Dzień dobry, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Udało nam się przejść kolejny loch ostatnio, czy tam loch, no górę pokonaliśmy bossa, tam wielki mózg. I lecimy teraz dalej, mamy nową postać, uciekinierkę, której nie znam, ponieważ nie było jej w poprzednich częściach, oraz mamy jeszcze, nie, uciekinierkę tylko. Zobaczmy sobie, przednia pozycja, oparzenie, ostrożność i wsparcie. I co my tutaj mamy? Zjadliwy atak. No dobra. Czyli tak, zadaje normalne obrażenia, ale jeżeli cel ma to osłabienie, to zada... to będzie podpalać, więc to fajnie będzie grało z okultystą, już teraz widzę. Drugi. Dystansowa, świetlik. Będzie to strzał. Losowy potwór obok będzie podpalony, gdy cel ma osłabienie. I jeszcze podpala cel, z tego co widzę. Tutaj zasłona dymna, okej, okay. Krysie, czyli co? Aha, daje sobie i światło paleniska, usuwa znikanie, ignoruje, okej, okay, dobra, ja bym chyba dał go na pierwsze, ja będę chciał, żeby on strzelał czy bił, nie, pójdziemy pod te walki. No dobra, to robimy tak, na drugie miejsce. Kultystę bierzemy sobie dalej, na okultystę tutaj. Myślę, że... No zagramy jeszcze chyba ze zbrojnym. I mimo wszystko dam sobie badaczkę plagi. Myślę, że badaczka plagi będzie w porządku, bo ona będzie fajnie działać. Pójdziemy teraz bardziej pod... Zrobimy tak. Chirurgia polowa. Zapobieganie niż leczenie, te odporności mogą być dobre. Granat plagi, magnezowy deszcz i przyczynę śmierci. Tak. To jest w porządku. Ciebie atak, dystansowy ryk, forteca, wzmocnienie obrońcę i trzymanie szyku. Tak. Badaczka plagi jest, no i jeszcze tutaj artyleria. Aha, bo tu, dobra, artyleria czeluści. Lądwa osłabiająca, cudowna rekonstrukcja, uścisk demona i cięcie ofiarne, tak. W ten sposób. Myślę, że to będzie fajna ekipa. Zobaczmy, jak to teraz siądzie. Pogramy sobie troszeczkę nową postacią. Niedługo będę chciał jeszcze frontline może zmienić, ale no dobra, to trzeba. This rutted roadway will finally take you home. Okej, okay, 7 link do gospody, no to tutaj standardowo musimy sobie zacząć. O, relikty zdobyte. Czatora wyskoczyły. Teraz powinniśmy dużo tych reliktów zdobywać, więc... Comforts are exhausted. Będą być spoko. Teraz będzie pierwsza walka. Światło ostro mi tutaj spada, trzeba przyznać. Dobra, jest walka. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Standardowo. Tutaj bez... O, fajnie wygląda. Dobra, uścisk demona. Jest to... Deszcz. Podpaleni wszyscy. Teraz chciałbym zjadliwy. Weszła kombinacja. 6 na 3. Dobra, ten już ginie sobie. Pudło, świetnie. Jedno obrażenia i jest... Jest już zabójczy cios, dobrze. Teraz 8. Niestety zostało mu trochę HP. Mogłem w tego uderzyć. Wtedy bym... A dobra, jest ok. Zamienili miejscami. Artyleria czeluści. Tutaj mamy zabójczy cios. 4. Bardzo mało. Sporo obrażeń weszło. All heroes are human. Dobra, atakujemy. 4, podpalonko, jego już nie ma. Teraz granat plagi. Siadło. Dobra, on już w nekście ginie, więc postaramy się wyleczyć. Ale nie wyleczymy teraz jeszcze. Nie da rady leczyć, no to uścisk demona. Jest to również zabójczy cios.
i zabójczy cios. Dobra, fajnie wygląda ta postać. Bardzo fajnie. Czy ktoś mi pisał o uciekinierce, że chce uciekinierkę? Muszę zobaczyć. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Nie, nikt nie pisał o uciekinierce. Dobra. Czas nazwać nasze postaci. No, standardowo, tutaj wiecie, tutaj muszę być. Tutaj będzie Nile. Jeżeli chodzi o uciekinierkę, to niech będzie to Przemo. Przemo, witaj. Baristan, zobaczmy tutaj. Jeszcze z najnowszych wspierających, kto mi wleciał ostatnio? Bezimienny, o proszę, bezimienny. Witamy bezimienny i jeszcze mamy... Tutaj jeszcze chodzi o plangę. Kto tutaj ostatnio 6 dni temu dołączył do grona wspierających? Ares. Witamy Ares w ekipie. No i jedziemy. O, kolejne relikty. Fajnie. Jest pierwsza gospoda. I dużo kolejnych reliktów dostaliśmy. No i widać w oddali górę, majaczy nam tutaj. Rest tonight. Under the mountain's unblinking gaze. Spoko. Dotarliśmy tutaj, dostaliśmy dużo rzeczy. Zaczniemy od ćwiczenia mistrzostwa i myślę, że jeżeli to jest twój jedyny atak, to fajnie będzie ci go ulepszyć. Świetlik dystansowy, którego nie używam. Zasłona dymna. A, będzie mnie to leczyło wtedy. To ukrycie. Kaczę o 1 do tyłu, leczę 3 HP. Cel usuwa. Co? A sojusznikom usuwa... Dobra, wiecie co? Na razie wystarczy tu. Tutaj sobie pójdę w magnezowy deszcz. Dobra. Teraz tak, kołodziej. Nie, to kołodziej, dostawca. Biorę to. Teraz tak, przeszczyt odporności Majsterkowicz. Odporność za luksusowy przedmiot w użyciu. Szansa na pozytywne emocje plus 10%. Osierocony wilczek. Chcę pozytywne emocje. Wyśmiemy to sobie. Odporność za każdy luksusowy przedmiot w użyciu. Okej. Okay. Zobaczmy teraz na przedmioty nie tyle gospody, co może dyliżansu. Nie, dyliżansu, tak. To my możemy... zwiększa spiętrzanie się obiektów z kategorii relikty i świecidełka o 12 na stertę. O, oczywiście, że biorę. I destylator. Szansa na whisky. Dobra. W razie idziemy tutaj. Raz, dwa, teraz będzie nieco inne podejście, teraz będzie takie podejście, żeby zarobić jak najwięcej, pierwsze początki. Mam dużo jeszcze reliktów, więc może u dostawcy coś jednak kupię. Nie patrzyłem na bibeloty, a są fajne niektóre. Bibeloty gospody. Nie do końca widzę tutaj jakby... Może kupię sobie dwie łychy. Przerzutów bitewnych. Na razie się wstrzymam. Albo. Ok. Wystarczy. Teraz napijemy się z Przemem. Siemaneczko Przemo. I zobaczymy jak zadziała. Pakuję to w jedne postaci teraz. Nie tak jak ostatnio w kilka. Dobra, wybór trasy. Siedlisko czy Fetor? Nagroda, by ulepszyć bohaterów, a tutaj beczki z żywnością. Idziemy tu. I szansa... O, mamy szansę na... Mamy szansę na zaskoczenie przeciwnika. 33%. Wyruszamy. Wyruszamy. Ja mam wrażenie, że jestem w drugim, czy nie? Drugie, to jest inne siedliska. Nie mieliśmy. A i tak, to jest inne. Myślałem przez pomyłkę, że wybrałem pierwszy. Zaraz sobie to przyjrzymy. Teraz tak. Raz i dwa, niech będzie. Ryjówka stworzeń i skrytka później. Drażnica. Bym jeszcze zerknął sobie czynniki. Zadaj śmiertelny cios.
szlachcicą, łupieżcą, odbyciu rupieciarza i użyj nieziemskiego fragmentu. Za użycie nieziemskiego fragmentu dostanę 4 świece, warto będzie to zrobić. Ale my sobie pojedziemy do kryjówki stworzeń. Zobaczymy, jakie tam będą stworzenia. Okej, wzrosło nienawiść, ale zaraz spadnie. Jeśli pokonam kryjówkę stworzeń, to nienawiść spadnie. Jedziemy dalej, odblokowane osiągnięcie. Dostałem whisky, flaszkę. Wejdź do kryjówki, no właśnie. Zobaczmy, jakie poczwary nas czekają. Czy cokolwiek coś mi daje? Nie, dobra. Fajnie, wszyscy się zgadzają. Niech relacje teraz wreszcie na plus im rosną wszystkim. Pajączki, będzie dużo trucizn i krwawienia. I oni są szybcy, trzeba będzie ich zdebuffować na pierwszej turze. Patrzcie. No. Tylko na jednego weszło. Udło na debuff? Kurczę, szkoda. Artyleria celuści. Patrz. Tak mu zwiększymy, bo on już jest podpalony. A odporność tu weszła na niestety. Ale coś lepiło. Da ci akcję. Ach, niedobrze. Artyleria czeluści znowu. Jeseł atakuje mocno, z tego co widzę. Jest zabójczy cios na jednym. Parzenie weszło, 6 już jest na turę, dobra. Więc z tego mamy, z nim mamy znowu pokój. Zabójczy cios. No, unik niestety. Odporność, no to pająk, to wiemy. Te odporności będą, ale tu jest zabójczy cios. Dostał sam pieseł. Dobra, tu trzeba będzie leczyć. Unik zszedł i... dobra, nie ma już. 4. Na ogień ma odporność niestety, no to klątwę. Teraz jest klątwa. Więc teraz się wyleczę. Troszeczkę, plus 4, jest dobrze. To jest zapobieganie, dobra, no to tym. I odporność to. Zamienię się miejscami. No, nie do końca. Jak będzie walka z tym na pierwszym, no to jest problem. O, jest podpalenie, więc on ginie. Tak, ginie. Chcę sobie zapobieganko. Dobra. Kolejna runda. Unik niestety. Unik znowu. O, ten podpalony chociaż. Mniejsze obrażenia będę dodawał. Nie, nie do końca działa ta ekipa. Mało tych obrażeń. Ale chciałbym jego ulepszyć, żeby zobaczyć, jakie ma kolejne skille. Więc warto go mieć w drużynie, nie? Nie podoba mi się to. Niestety. Niestety unikają tych ciosów. Dobra, jest odporność. Granat plag. Dobra, spróbuj pudło. Dobra, debuff teraz. Na większe siadło. Znowu obrażenie zadane. 5 i straci turę. Straci. Nie dobrze, bo już chciałem leczyć go. 11. I
choroba mu weszła jakaś. Co mu weszło? Nie widzę, co to jest jeszcze. Plus 2 tylko i krwawienie mu zadałem. Niedobrze. Odporność i dodano większe obrażenia przyjmuje, to też niedobre. Dobra, zabójczy cios i przynajmniej jednego. Chyba będziecie zaraz jakoś wyleczyć. Nie podoba mi się to. Niedobrze. Krofagia zje swojego, tak? 12 HP, patrzcie, jak ma buff. Potrzebuję kogoś, kto zdejmuje buffy. Ale nie jestem w stanie zmienić teraz ekipy. I to jest... Ta ekipa nie sprawdza się totalnie. Nie będzie się raczej sprawdzać. Dobra, muszę go zabić, nie będę leczył, bo... Nie ma kto za bardzo dodawać obrażeń. Surowica. Deszczyk. Deszczyk. Kudła. Strasznie chybi. Ale to przez to, że oni dają takie debuffy. Niedobrze. Niedobrze. Ciężko się gra tą ekipą. Wrota śmierci. Trzeba go podleczyć. Jest zabójczy cios. No i teraz, patrzcie, źle wyszło, bardzo źle jest. Jedenaście. Dobra, tu fajnie siadło. Zaraz, ja nie... potrzebuję jeszcze... innego skilla w takim razie. Żeby pierwszy cele... wróć. Dobra. Jeszcze jeden będzie z mniejszymi obrażeniami. Konflikt. 19 kryt. Jest podpalony. Dobra, i jak on jest podpalony, to teraz wreszcie będę zadał większe obrażenia awanturniczkom. Tylko 3, ale bez krwawienia, tyle dobrze. No patrzcie, jeszcze tego gryzie, no. Dwa. I ty dobij. Wrota śmierci, ale ogień wrzucony. Zabójczy cios, dobra. Nieciekawie. Nieciekawie. Dostarcz do gospody, by otrzymać zniżkę na wszystkie bibeloty i plus jeden punkt mistrzostwa. Potężny gruczoł jadowy. Dobrze. Staramy się to dostarczyć. Jest ciężko. Dobra, będą zapasy w skrytce. Później nie wiem, co będzie dalej. Jakieś tam relikty zdobyliśmy. No, kraken mnie łapał. Znowu. Kurczę, zmieniłbym ekipę. Ciekawe, czy w gospodzie da się zmienić ekipę. Łycha. Jest skrytka. To my tu znajdziemy. Skrytka naukowca. Okej, są fajne rzeczy. Są bardzo fajne rzeczy. Bo z tych bibelotów odporny plus leczenia z umiejętności. To jest fajne. Teraz tak, plus 25 odporności przeszycia na krwawienie. Cokolwiek zadaje u mnie krwawienie? Właśnie. Nie można dodać krwawienie. Ale robimy tak. Toksyczny wybuch. Chirurgia polowa. Granat plagi i to. Może bez granatu plagi. Lepiej zapobiegać niż leczyć. I bez względu na nauka. Zamiast przyczyny śmierci. Z drugiej strony...
mógłbym zamiast... zapobiegania dać ci to. Tak. I może będzie dzięki temu wchodziło krwawienie, nie? Dobra, pokażcie mi teraz, co tutaj mamy. Bomba dymna, niech będzie. I tutaj to. No, ciężko będzie to. Wejście do otchła, o kurczę. Tu mamy wejście do otchłani. Ach, nie! Okej, tu się udało. Okej, no zobaczymy, jak z tą otchłanią pójdzie. Ale jestem wyleczony przynajmniej. Później wejście kolejne będzie... A nie, to jest monolit jeszcze najpierw. Ryboludzie, szykować formację. Tutaj siła plus jeden. No to idziemy to, bo to będzie siła plus jeden. Tak, i patrzcie, wszyscy się zgadzają, przynajmniej tyle dobrze. No wszyscy rzeczywiście się zgadzają. Elitarni wrogowie. Okej, ale to są wodni. Czy oni mają odporności na krwawie... Nie, nie mają odporności. Dobra, bomba dymna. Może jeszcze nie. Dziewięć. Jest ogień. Siedem. Zamienił ich miejscami, ale to nie jest problem. Artyleria. Ładne obrażenia z artylerii. Też ich zamieni miejscami, to już jest problem. Za to mają, za to siła. Następne ataki zadają więcej obrażeń, nie? To dlatego tyle zadałem. Okej, no to cięcie. Ty masz... Załatwimy cię, bo będzie jeszcze krwawienie? Nie, ale i tak giniesz. Ryk. Tu zdebuffowani. Tu krwawienie weszło niestety. Co to siadło? Coś się wydarzyło. Teraz tak, świetlik. Ja sprzedawcę ryb. Jest podpalony. Teraz artyleria. I jest to krwawienie. Tu jest HP. Patrz, jak temu siekają. Teraz chciałbym trzymanie szyku. Udło, ale się zamienią miejscami. Dobra. Jeszcze masz na niemożliwe przemieszczenie. Okej, byleby go nie zaraz nie przesuwali. Ten też zginie. Tak. W tego mi harpunem. Wzięliście na niego, co? 5. Prawie się nie zwiększyło, dobra. Płoniesz. Tego przesunął teraz. Już nie będzie miał tury. Tak, 5, tak, nie ma tury. Trzeba by uleczyć. To zmienia mi miejsce. Uporo. O, relacja im zdrotła też. Artyleria, uścisk demona. Nie no. Cudowna rekonstrukcja. 18 kryt. Pięknie sprawa. Do, lecimy. Stres mi zszedł. Dobra, dobijamy. Kurde, mogłem leczyć w takim razie. Bossman i tak sobie zginie w nekście. Odporność na przesunięcie. Dobra. Ty. Ty się. Lądpa. Ty, on nie zginie. Teraz zauważyłem, że on nie zginie.
bo zeszło mu to krwawienie już. Cut down these nightmares and blaze the trail to your redemption. Koniec tury. Okej. To będzie dobre dla awanturniczki w takim razie. Tak, to będzie bardzo dobre dla niej. Przemo. Fajny buffik. Idziemy. Minus koło. A nie, to jest... nienawiść. Kaplica bohatera. O, fajnie. Bo pójdziemy awanturniczkę, zrobimy jej teraz. Jedna świeca, kaplica refleksji i tu chciałbym ją. Zobaczmy. Bo tutaj dostaniemy. Świnie świętej Marty. The pigs of St. Martha's. Teraz ostatni, gdy... Okej. Okay. Co my tu mamy? Ta pozycja zostanie przeszukana. Tamtej nocy wreszcie... Co mam zrobić? Ukradnij dwa klucze i już uciekli. Szynkostwo, nieprawidłowa pozycja, czyli na palcach muszę się... Nie wiem, czy tak dobrze to zrobiłem. Zuchwałe dziecko. Aha! Przesuwa mnie. Pokaż się, co to jest. Ta pozycja zostanie przeszukana, czyli ja muszę się ukryć. Teraz. Dobra, chyba już wiem, o co chodzi. Jestem ukryty. Widzę, które miejsca są przeszukane. Okej. Okay. Muszę wejść w takie miejsce, które nie będzie pokazane. Znowu. No to teraz oberwę. Nie, dobra. Pokaż się. Zaraz, nie rozumiem za bardzo. I to mnie cofa. No właśnie. Jakie mam? Ukradnij dwa klucze i ucieknij. Musiałbym być tutaj, nie? I co, ukrycie się? Ej, to jest dziwne. Jak ja mam to niby zrobić? Okej. O, teraz. Teraz. Teraz mam szansę. Zamienić się tym miejscem. Ten stres jest tragiczny. Teraz będę mógł kraść. Jak nieprawidłowa pozycja. Okej, teraz rzuciło to na mnie, więc mogę pójść tu. Nie udało się. It is a difficult thing to face the past, and even more so to reconcile. Nie wiem, jakby brakowało mi. Nawet jak się przesunąłem, byłem zdarzenie potyczka. Jedziemy w nieznane. Idę na potyczkę. Będzie jedna i druga, dwie walki, bo później będzie wejście na odpłani, do odpłani jeszcze. Kurczę, no szkoda, bo straciłem możliwość, nie? Zdobycia jakiegoś skilla. Ale nie ogarnąłem totalnie, co miałem zrobić. No bo... Dziwne, będę musiał jeszcze raz do tego kiedyś podejść. Na pewno się zdarzy, więc... Tak, lecimy z ogniem.
piękna sprawa, wszyscy płoną. A jak wszyscy płoną, to krwawienie i jeszcze dodatkowe efekty. Czekaj, czy tu już... Nie, to nie było coś... A czekaj, ulepszone. To ulepszone będzie usuwało później? Nie wiem, nie. Cześć, już masz krwawienia? Dobra. Okej. Okay. Kombinacja weszła. Cztery niestety nie. Patrz, jak goleją. Ale teraz ma szansę na uniknięcie ataku. No, odporność weszła. Równek się ginie. Ten już nie żyje. Sześć, siedem, czyli też na księgi... O, jeszcze go dziabnie. Pudło, dobra. Bądźmy się stra... Nie pozbyliśmy się stresu. Pobieram ta klątwa. I tu jest kombinacja, czyli tu powinniśmy tak robić, by to lepiej zadziałało. 7. Nie ma już tego. I zabójczy cios. Ok. To po barykadzie. Dobra, dużo zbiorę. Na pewno na tym ranie dużo zbierzemy różnych tych. Tyle jest dobrze. Żałuję tej kaplicy bohatera. Strasznie. Będę teraz... O, kolejne. Zatopiony monolit, ryboludzie znowu, walka, walka, a tu, co ty chcesz? Chcesz uciec. No to ty, walka, bo to wszyscy są neutralni, ten niestety nie. Mu się to nie spodobało. I oni mi zrobili zasadzkę? I dobrze. To teraz co, mogę... Pawionko ci zadać. Odporność, było 5 tylko punktów i była odporność? Ale mnie to wkurzyło. Wysuniemy. Wsunęliśmy i jest efekt dodatkowy. Jakby cię ospatrzył. Temu zadało ogień, dobra. Bo to tak działa. O, fajnie, że mnie przesunął, świetnie, bo o to chodziło. Bo ja normalnie tym trzymaniem szyku bym przeszedł tylko kilka punktów. No tak, jestem z przodu. I jeden już nie żyje. Ten stresik, niefajna rzecz. Prawienie kolejne. Tutaj też, ale chyba pójdziemy w toksyczny wybuch, bo odporności mają, nie no, ma dużo, ale odporność, kurde. Udło. Udło się nie spodziewałem, jeszcze ten. Aha, zamienili się. Sprzedawcy ryb. Zabójczy cios, nie można im dawać się zamieniać. Ta mutacja znowu. Traci akcję. Z ryboludziami mam problem. Posełka na ostrzu. Och, się naostrzył bardzo. Dostał tym, dobra. Zwyknijmy na nich. Zeszło to zeszło. Kombinacja. Jest krwawienie. Niedobrze. To wrota. O nie! A mogłem się leczyć. A mogłem się po prostu leczyć, no. Straciliśmy. Niedobrze.
mniejsze obrażenia. I Przemo. Niezachwianie, świetnie. Patrzcie na to. No nie zachwianie, ale tu traciliśmy tego jednego. To przemieszanie na początku mi dużo odjęło, bo nie mogłem na nich rzucić wszystkich skillami. No dobra. Dostał ogień, dostał. Patrz, ale tego Przema atakuje. Cześć. Dobra, po nim. For every miscalculation, a consequence. Szczątki bohatera, jeśli to zaniesiemy, szczątki naszego, to dostaniemy świecę. I bibelot na odporności. I Przemo ma chorobę. Biegunkę ma. Odporności na choroby to... O, dużo kolejnych rzeczy. Niestety tu będzie teraz... No właśnie. Ale jeszcze dwa. Teraz będzie wsparcie i później forteca odpłani. Niestety. Co my tu zrobimy? Dajcie mi bohatera. Dołączcie do mnie. Przedmioty gospody. Dwa razy przedmioty gospody, ale minus relikty. Dobra. Te 12 reliktów możemy im dać. No ale dużo zdobyłem. Bardzo dużo. Porównując do moich poprzednich, że straciłem bohatera, więc... Ciekawe, czy w tej gospodzie tutaj będę mógł to wyleczyć, ale... Stop. Co my tu mamy? Bo jest nas trójka, nie? O ile ty masz spoko skille na tę walkę. No dobra, damy radę. Damy radę. I takim innych nie zmienię. No i to będzie problem, bo tu będzie boss. Ale zrobię tylko jedną. Nie muszę robić całości. Ale to i tak będzie problem. Mniejsze obrażenie od następnych ataków. Ale to ryk powinien to podpijać chyba. Chociaż ryk nie dodaje obrażeń, więc nie wiem. Te regeneracje sobie rzucili. Dobra. Teraz ty, artyleria czeluści. Dwa razy pudło, naprawdę? Teraz trzeba na nich ryknąć. Będzie moja tura. Sporo wrażenia, jeszcze krwawienie. Na prawie wszystkich. Prawie wszystkich. To mi się nie podoba, jak nie trafiam, tak? Okej, teraz oboje. Tego ostatniego trzeba się pozbyć bardzo, ale to bardzo szybko. Bo będzie dawał im regenerację. Teraz mniejsze obrażenia. Okej, pudło. Ma 50% szans na uniknięcie następnego ataku. To chyba ich nie będę bił. Chyba teraz tego się... No mi krwawienie dali. Dobra, i tak rzucam artylerię, bo to na dwóch pójdzie. I jest oto, to jest dobre. Znowu tkactwo na nim.
Następny atak zada... O nie! O, pudło, dobra, 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 pudło jest git. Trzeba go dobić. Nie dam rady go dobić. Ogień. Jest ogień. An unavoidable end. Wejść. Wrota. To on jeszcze uderzy. A jak go teraz ten wyleczy, to będzie wściekły. Mam nadzieję, że się to nie wydarzy. 5 krwawienia typu ma. Nie! Okej. Okay. 8, dobrze. I krwawienie jest ogromne. Ja chyba go stracę. Może nie? Nie, no chyba tak. Odpalony. Dobra, w tego. Nie! Wrota, tylko właśnie, czekajcie. Te wrota mogę... Czy ja miałem jakiś opatrunek? Ja tego nie użyłem. Jeśli tak, to mega zwaliłem. No nie, regeneracja do tego... O nie. Dobrze. Jest! 16 kryt. To jest straszne. Nie, muszę dodawać obrażenia chyba. Nie mogę sobie. Jest oparzenie. Dobra, mamy go. Nie, 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 nie. Ożyje, dobra, 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 dobra. Jeszcze mam HP, to dobrze. Bo dzięki temu przegram, bo to krwawienie mnie nie dobije wtedy. Sweat soaked brows, unsteady stances, exhaustion takes hold. Trzeba go dobić. No ja nie zaryzykuję, że go krwawienie zabije albo nie zabije, bo to różnie może być. To jest, może być śmiertelny ten cios, nie znaczy, że będzie. No właśnie. Okej. Okej. Myślę, że ja sam się pozabijam zaraz tymi krwawieniami, nie? Jest podpalony, jest. I w następnej turze ginie. Mogę się skupić na tym. Osiem krwawienia ma. To unik. Źle. Okej, w tego. Jeden, nie. Jeden to jest tragedia. Ten ma wrota. Nie. O, unik, dobrze. Może wygram, może to ugram. Muszę... Jest. Nie, załamanie, kurde. To on też teraz, patrzcie. Załamanie to było najgorsze, co mogło się wydarzyć. 11. Teraz ten ma wrota. Gdybym miał ulepszony tamten skill, to bym się wyleczył. Tak to... Tylko, że on się leczy, ten. No właśnie, zuma full. Wrota śmierci. 7, czekajcie. 6 HP. 5 i ogień.
Nie. Okej. Odporny na ogień. I 5% kryta, ale minus leczenie z umiejętności. Wow. To było nieciekawe. To jest tylko dla splamy. Dobra, udało się, trójkę. Wow. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. Nice. Dojechaliśmy. I czy mogę teraz sobie zrekrutować kogoś? Kapłanka by się przydała, gdyby, ale nie mam blokowanej kapłanki, nie? Nadzieja poległych dostanie do... Tak, wszystkie biblioty są tańsze i teraz... Chujne, dobrze. Pozytywne i negatywne... O! Plus na pozytywne emocje, a minus na negatywne. Bardzo fajne. Wychnięty nadgarstek, no i tutaj biegunka. Dostaliśmy Dismasa. Okej, czyli to jest losowo. Dostaliśmy Dismasa. No dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć.